Walki Andrzeja Gołoty, skrzydełka z KFC, a także papierosy. Bez tego nie potrafiła się obejść polska noblistka Wisława Szymborska. Jeśli chcecie poznać więcej ciekawostek z jej życia, zapraszam na odcinek poświęcony jej osobie. Miłego oglądania. Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku w Prowencie w województwie poznańskim. Kiedy miała 6 lat, rodzina przeprowadziła się do Krakowa.